widoczne tu elementy są to stricte elementy konstrukcyjne. W tym miejscu mamy filtr paliwa. Poniżej znajdują się dwa filtry olejowe. Siemaneczko, witam Was na moim kanale. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać kilka, myślę, dość ciekawych, interesujących miejsc, do jakich zazwyczaj lecąc sobie na wakacje nie ma się dostępu, które znajdują się na samolocie Boeing 737-800. Słuchajcie, materiał ten nagrałem prawie 3 lata temu, dosyć marnej jakości kamerką, przez co jakość wideo i audio jest bardzo, no może nie bardzo, ale jest dość słaba. No i zasadniczo zastanawiałem się, czy w ogóle to wrzucać na internet, ale uznałem, że w sumie dość sporo takiej treści merytorycznej nawet nagrałem, więc uznałem, że dobra, poskładam to, wrzucę. No i zobaczymy. Słuchajcie, od razu Wam mówię, że może wkraść się parę błędów jakichś merytorycznych, gdyż znajomość takiej całej struktury takiego samolotu, no to są lata nauki, nie da się tego za bardzo od razu ogarnąć, więc jeżeli coś by się nie zgadzało, poprawcie mnie w komentarzu. Zatem zapraszam. Dobra, króciutko. Nie będę Wam tutaj przedstawiał historii i całej specyfikacji technicznej Boeinga 737, bo jest to wiedza ogólnodostępna. Nadmienię tylko, że Boeing 737-800NG, czyli New Generation, jest to rozwinięcie starszej konstrukcji Boeinga 737CL, czyli Classic. Wersje Classic są to 737 od serii 100 do 500, natomiast NG są to modele od serii 600-900. Następną NG są niesławne 737 MAX. Next Generation poprawiono system trymowania samolotu oraz zmieniono technologię kokpitu z zegarów analogowych na wyświetlacze typu Glass Cockpit. W wersji NG poprawiono także systemy IRS, APU, system odladzania oraz wzmocniono dźwigar skrzydeł wraz z mocowaniami silników. Dodano także winglety, znacznie poprawiające parametry aerodynamiczne oraz obniżające spalanie paliwa przez samolot. Pierwszy egzemplarz z serii NG opuścił fabrykę w 1995 roku, natomiast do użytku wszedł w 1998. Samolot użytkowany jest przez bardzo dużą ilość linii lotniczych, natomiast w Polsce jest to jedyny model stosowany przez polski NTR czy low-costowy Ryanair. A naszą dzisiejszą podróż rozpoczniemy sobie od zaglądnięcia, co znajduje się pod podłogami samolotu oraz panelami, które znajdują się nad Waszymi głowami. Od razu mówię, sorry, że może być trochę ciemno, ponieważ samolot obecnie ma wyłączone zasilanie, z tego względu, że tak jak widać, prowadzone są prace na nim obsługowe, przez co właśnie musi być odpięte zasilanie, by nie doszło do żadnego zwarcia. Pod podłogą znajduje się cały układ przeniesienia, że tak powiem, ruchu rąk lub nóg pilota na elementy sterowe. To znaczy widzimy w tym miejscu linki, następnie linki te połączone są ze specjalnymi wzmacniaczami hydraulicznymi, które to następnie wychylają powierzchnie sterowe. Widoczne tu elementy są to stricte elementy konstrukcyjne, przynoszące obciążenia samolotu. W tym miejscu jak widać mamy tak zwane floor beamy, czyli belki podłogowe. Są one ustawione w poprzek samolotu wzdłuż całej tak jakby jego długości, od początku do samego końca samolotu są mocowane w poprzek, natomiast te elementy są to tak zwane supporty, floor supporty, one służą do mocowania podłogi, nie przynoszą żadnych większych obciążeń. W rogach znajdują się tak zwane cross beamy, można je nazwać belki krzyżowe, natomiast my tego bezpośrednio nie tłumaczymy na język polski. Właśnie bardzo często nie używa się w ogóle polskiego nazewnictwa, tylko tak jak jest w dokumentacji po angielsku, tak właśnie to nazywamy. Po demontażu, jak widać, toalety, ukazuje nam się taka oto struktura, jest to wygłuszenie, także pod wygłuszeniem jest goły kadłub, w sensie goły materiał, goły metal. Idąc dalej widzimy wszelakie kilometry, dosłownie kilometry przewodów elektrycznych oraz elementy układu wentylacji samolotu, tak, ponieważ układ wentylacji jest bardzo ważny w samolocie, układ klimatyzacji, ponieważ reguluje on zarówno jak i temperaturę, reguluje na samolocie temperaturę, jak i ciśnienie panujące w środku samolotu. Zobaczcie teraz można, co kryje się pod
panelkami. Widzicie panelek tak z nawiewem, z głośniczkami. Po ich opuszczeniu ukazuje nam się cała struktura tego panelu. W tym miejscu dochodzi nam oczywiście powietrze do naszych skręcę tak nieco paluchem pokazywać. Tym przewodem dochodzi nam z tej głównej magistrali powietrznej powietrze, które możemy sobie skierować nadmuch na nas. Od spodu regulujemy oczywiście moc nadmuchu. Zobaczcie, w taki sposób są spakowane maseczki. Tu jest miejsce na głośnik. Ten głośnik nie występuje tak jakby w każdym, on występuje co drugim. Ze względu na redukcję masy nie jest to potrzebne, żeby nad każdą głową był głośniczek. W tym miejscu znajduje się wytwornica tlenu. To nie jest tak, że mamy po prostu butle tlenowe dla pasażerów. To jest po prostu wytwornica tlenu, która po uruchomieniu się zaczyna nam wytwarzać tlen. Oczywiście robiąc się bardzo, bardzo w tym momencie gorąca. Dobrze, pójdziemy sobie dalej, na tyle na ile to możliwe, ponieważ dalej tam trwają prace. Jak widać tutaj widzimy całe wygłuszenie, natomiast zobaczcie, tu mamy wygłuszenie odsunięte. I już można zobaczyć tak jakby goły kadłub, goły metal po szycie samolotu. Dalej zapuszczać się nie będziemy, ponieważ fotele są już zastawione. Fotele są, tak jak widać, złączone jeden za drugim w celu po prostu ułatwienia obsługi sobie z przodu, żeby nie trzeba było wynosić wszystkich foteli. Dobra, zejdźmy sobie nieco niżej. W tym momencie znajdujemy się w przednim przedziale awionicznym. Tam także znajduje się kilka ważnych elementów. W tym miejscu, jak widać, odchodzą nam linki od orczyka, a także kilku innych elementów służących do sterowania samolotem. Linki te następnie przekazują swój ruch na różne elementy układu sterowania, które pozwalają nam wychylić powierzchnie sterowe. W tym momencie znajdujemy się w przedziale podwozia przedniego, gondola podwozia przedniego, potocznie mówiąc, tutaj w te miejsce chowa właśnie nam się podwozie przednie. Już także w tym miejscu znajduje się parę ciekawych elementów. O, naszym oczom w tym momencie okazują się wręgi, czyli te elementy, są to też także elementy siłowe. Oczywiście 737-800 posiada konstrukcję półskorupową z pracującym poszyciem. Oczywiście zabezpieczone podczas postoju samolotu na ziemi muszą być włożone takie piny, które mogą zabezpieczyć przed niechcianym złożeniem się podwozia. W tym momencie znajdujemy się w głównym przedziale awionicznym, w którym jest, że tak powiem, mózg całego samolotu. Znajdują się tu wszelakie potrzebne do właściwej pracy moduły awioniczne, które sterują nam całą elektroniką oraz awioniką w samolocie. Wszystkimi systemami sterowania, naprowadzania samolotu na ziemię, wspomagających lot, wszystkie systemy autopilota, rozprowadzania energii elektrycznej po samolocie. Praktycznie wszelakie moduły znajdują się w tym oto miejscu.
tym momencie znajdujemy się w przednim cargo. Wyłączując panele, które znajdują się w przedziale ładunkowym, naszym oczom ukazuje się właśnie bardzo ciekawa struktura samolotu. Struktura wytrzymałościowa, która przynosi wszelakie obciążenia. Tu także znajduje się, za tymi panelami, znajduje się cała, można powiedzieć, centrala awioniczna. Jak widać, bardzo długa sieć przewodów elektrycznych. STA jest to skrót od Station. Za chwilę Wam pokażę w dokumentacji, o co dokładnie chodzi. STA 438, 495. Potocznie mówiąc, jest to w tym momencie 495 cali od początku, od punktu zero, od punktu pomiaru samolotu, właśnie podczas określania wszelakich usterek. Czyli w tym momencie ta STA 495, 438 służy tylko i wyłącznie poprawnemu rozdziału ładunku, jaki ładowniczy tutaj, tacy ludzie, którzy zajmują się ładowaniem, bezpiecznym ładowaniem cargo się zajmują. W przypadku niepoprawnego załadowania bagażu, na przykład za bardzo z przodu, samolot jest nierówno wyważony, co może powodować trudności w wykonaniu poprawnego i bezpiecznego lotu. Może to powodować przechyły. Nie wiem, czy to będzie wyraźnie widać. Samolot podzielony jest na wiele sektorów, dzięki którym ustalamy położenie poszczególnych elementów lub danej struktury oraz uszkodzeń. Jeżeli znajdujemy jakieś uszkodzenie, na przykład usterka typu Dent was found between station 440-460, czyli wiemy, że tu mamy station 440-460, natomiast żeby znać dokładną lokalizację tego uszkodzenia, potrzebujemy także stringery, czyli podłużnice, a ich określenie znajduje się tutaj. Począwszy od górnej części samolotu, mamy stringer 1 jako pierwszy, kończąc na stringerze 28, czyli znając lokalizację, tak jak wcześniej wspomniałem, dent, czyli wgniecenie, znaleziono pomiędzy between 420-440, stringer powiedzmy 9-10, jesteśmy w stanie określić ze 100% dokładnością, gdzie dane uszkodzenie się znajduje. W taki właśnie sposób określa się wszelakie położenie punktów. Oczywiście jest to jedno z głównych, że tak powiem. Potem także możemy to rozdzielić na... albo w sumie pokażę. Natomiast w przypadku skrzydła prezentuje się to w taki sposób. Jest to akurat dokumentacja z klasika, ale to się niewiele tak naprawdę, jeśli chodzi o te wymiary i sposób opisywania tego, różni. W tym momencie znajdujemy się, według mnie, z jednym z ciekawszych miejsc na samolocie, a mianowicie w gondoli podwozia głównego, w której znajduje się, no można by to tak nazwać, cały układ krwionośny naszego samolotu. Postaram się pokrótce powiedzieć Wam, co mniej więcej tu do czego służy. Znaczy, jak widać, no jest to dosyć skomplikowana struktura, dlatego na pewno jakiś błąd się może wkraść, więc jak coś, spokojnie mi poprawcie w komentarzu. Od razu chciałbym przeprosić Was, że jest tu tak ciemno, ale jak wcześniej wspomniałem, trwają tu prace obsługowe, ale postaram się dograć, jak już będzie prąd w samolocie, jak tu wygląda przy uruchomionych światłach serwisowych. Dobra, zaczniemy sobie od tej strony. W tym momencie, jak widać, znajdują się w tym miejscu główne zbiorniki instalacji hydraulicznej systemu A oraz B, bo jak wcześniej wspomniałem, duża część wszelakich instalacji ze względu na bezpieczeństwo jest tu zdublowana. W przypadku awarii jednego systemu, drugi od razu wkracza do akcji. Czynnikiem roboczym to jest SkyDroll. No, płyn ten jest niepalny, ale jest on dosyć niebezpieczny, dlatego trzeba bardzo uważać podczas obsługi, by nie nachapał po prostu do oka, gdyż no, potrafi wyżreć oko i je porządnie uszkodzić. Z instalacji hydraulicznej na samolocie korzysta bardzo wiele urządzeń. No, dzięki niej możemy m.in. wychylać powierzchnie sterowe, wypuszczać, chować podwozie, uruchomić spoilery czy schować
lub wypuścić sloty. Dobra, kolejnym elementem tutaj widocznym, cały ten układ tutaj, są to wzmacniacze hydrauliczne, które służą nam do wzmocnienia ruchu wolantu czy orczyka. Powierzchnie sterowe są to na tyle duże, że siła ludzkich mięśni nie byłaby w stanie wychylić żadnej powierzchni sterowej i z tego powodu ruch ten musi być wzmocniony przez widoczne tu elementy. Od tej strony będzie to lepiej. W miejscu tym, jak widać, jest to serwo, które pozwala nam wychylać całe powierzchnie sterowe, ale z pomocą autopilota. On tutaj dostaje zadane sygnały wliczone przez komputer, a następnie siłowniki te w odpowiedni sposób wychylają nam powierzchnie sterowe, by obrać zadany kurs, prędkość i wysokość, którą właśnie steruje nam autopilot. W tym miejscu znajduje się także cały układ filtrów naszej instalacji hydraulicznej, a także główna pompa hydrauliczna. W tym miejscu znajduje nam się całe urządzenie, które służy nam do chowania lub wypuszczania klap. Urządzenie te może być, że tak powiem, zasilane w dwojaki sposób. W przypadku, gdy zawiedzie nam instalacja hydrauliczna, klapy mogą zostać wypuszczone z pomocą widocznego tu silnika elektrycznego, jednak w normalnym trybie działają z pomocą tej oto małej pompy hydraulicznej. Mamy teraz dobrze widoczny cały układ chowania podwozia. Tu mamy zastrzał, cała goleń, koło. W momencie, gdy pilot pociągnie za wajchę, podwozie nam się chowa, tutaj idzie tą drogą i jest zablokowane w tej pozycji. Proszę sobie zobaczyć, jak duże to są tutaj łożyska. Jak widać, mamy zdemontowany fan coil, czyli wywód powietrza, dzięki czemu mamy bardzo ładny w tym momencie widok na całą strukturę i wszystkie urządzenia naszego silnika. Może poopowiadam Wam co nieco na temat, co my tu w ogóle widzimy, co tu w tym miejscu się znajduje. Zacznijmy sobie od tego elementu. W tym miejscu występuje odbiór mocy z silnika, to znaczy z turbiny wysokiego ciśnienia, która napędza nam całą skrzynię napędu agregatów. Także odwrotnie, że tak powiem, to działa. W tym miejscu znajduje się rozdrusznik, do którego dostarczone jest powietrze z APU, o którym powiem Wam za chwilę. W momencie, gdy uruchamia nam się APU, wytwarza nam się wysokie ciśnienie, które tym przewodem napędza nam skrzynię napędów, idzie tym elementem i uruchamia nam silnik. Następnie, gdy silnik zostanie uruchomiony, poprzez sprzęgiełko to się odcina, to się wyłącza, silnik nam pracuje. Poniżej znajduje się prądnica prądu przemiennego 115-200V, która zasila nam cały samolot w prąd, zasila nam samolot w prąd przemienny, który wykorzystywany jest do napędzania wszystkich układów elektronicznych, elektrycznych i wiele, wiele innych. Poniżej znajduje się główna pompa olejowa, która wytwarza nam ciśnienie w instalacji olejowej. W tym miejscu mamy filtr paliwa. Poniżej znajdują się dwa filtry olejowe. Ten element
Nazywa się to heat exchanger i służy nam on do ogrzania paliwa za pomocą oleju silnikowego. To znaczy, wiadomo, samolot lecąc na wysokości przelotowej około 10 km, no, temperatura otoczenia wokół niego to jest około minus tam 45 stopni. No i żeby paliwo nam nie zamarzło, które dostarczane jest do silnika, za pomocą gorącego oleju ogrzewa nam to paliwo. Co tu jeszcze ciekawego mamy? O, w tym miejscu znajduje się ciekawy element, który, no, nie mylić z elementem samochodowym, ale nazywa się to alternator i służy nam on do wytworzenia prądu, który zasila nam cewki zapłonowe. No, można powiedzieć, można trochę porównać ten układ z układem naszego samochodu, jednak jest on trochę inaczej. Zasila nam dwa układy cewek, ponieważ mamy zdublowany. W samolocie jest bardzo dużo zdublowanych, że tak powiem, systemów, bardzo dużo zdublowanych instalacji, no, ze względu bezpieczeństwa. No i wytwarza nam on prąd niezbędny do zasilania właśnie cewek, które znajdują się po drugiej stronie. Za chwilę sobie tam przejdziemy. W tym miejscu znajduje się nam pokrywa odwracacza ciągu, thrust reversera, którą pokażę Wam za momencik. Także po drugiej stronie silnika znajdują się nieco mniej skomplikowane struktury, jednak nie mniej ważne. W tym miejscu znajduje się, można powiedzieć, główny komputer, główny układ padeka, czyli systemu sterującego pracą naszego silnika. Warto nadmienić, że mamy kilka wersji Benninga 737. W tym momencie mamy Benninga 737 800 NG. Mamy także 737 Classic. Na Classicu nie ma czegoś takiego padek. Wszystko jest sterowane, można powiedzieć, linkami. Tu mamy silnik CFM56-7, natomiast na Classicu znajduje się CFM56-3. W tym miejscu znajduje się główny zbiornik instalacji olejowej naszego właśnie silnika, która służy do smarowania wszelakich ruchomych elementów układu. Poniżej są wspomniane przeze mnie wcześniej cewki, które nam wytwarzają wysokie napięcie. Tutaj tu jest dostarczane bodajże, nie chcę Was pomylić, ale bodajże chyba 28 V. W tym miejscu wychodzi nam kilka tysięcy volt potrzebne do zasilania cewki zapłonowej, która jest całkiem podobna, jest nieco większa, nieco bardziej skomplikowana niż cewka samochodowa. W tym miejscu widzimy elementy układu instalacji przeciwpożarowej. Inaczej, może nie tylko przeciwpożarowej, ale instalacji sygnalizowania pożaru, o której opowiem Wam także w dalszej części, gdy zajrzymy sobie pod odwracacz ciągu. Jak już wcześniej wspomniałem, znajdujemy się pod thrust reverserem, czyli odwracaczem ciągu, a pod nim znajdują się wszelakie systemy i układu zasilania silnikiem paliwem oraz wszelakie systemy układu zapłonowego. Może nie tyle co systemy, ale pozostałe elementy układu zapłonowego silnika. Mamy także fajny widok tutaj na wentylator. Te takie rureczki, można powiedzieć, takie druciki, są to elementy układu przeciwpożarowego. Działa to na zasadzie takiej, że w przypadku wykrycia pożaru zwiększa się tu temperatura, co za tym idzie, zwiększa się także, przepraszam, może nie tyle co zwiększa, ale zmienia się rezystancja panująca tutaj w tym obwodzie, co prowadzi do uruchomienia sygnalizacji przeciwpożarowej, a następnie powiadomienia pilota o wystąpieniu pożaru i następnie pilot decyduje, czy uruchomić gaśnicę, czy nie. Po demontażu zestawu łopatek, czyli całego setu, pokazuje nam się taki widok. Cały wieniec, do którego są mocowane właśnie łopatki na specjalnych zamkach. Muszą one wytrzymać oczywiście ogromne obciążenia rozciągające. W tym miejscu widzimy kanał, są to oczywiście silniki dwuprzepływowe. W tym miejscu jest to kanał drugiego przepływu, który nie wlatuje nam do silnika, przez który przechodzi powietrze ściśnięte, wygenerowane przez właśnie te ogromne wielkie łopaty, które są tu montowane. W tym miejscu znajdują się główne paczki, tak zwane paczki klimatyzacji, czyli całego układu zasilania naszego samolotu w powietrze do oddychania w kabinie.
Zwróćcie uwagę, teraz zaświecę, jak wielkie są tu elementy i jak wiele, że tak powiem, potrzeba pracy i energii, by dostarczyć powietrze o odpowiedniej jakości, którym oddychamy w czasie lotu. Znajdują się tu wielkie, w tym miejscu znajdują się wielkie filtry powietrzne, które oczyszczają i mielą cały czas te powietrze, by one było odpowiedniej jakości. Po demontażu potocznie zwanych kajaków, tak to, że tak powiem, w sloganie takim obsługowym jest nazywane, skrywa nam się mechanizm wypuszczania oraz chowania klap. W tym miejscu mamy właśnie mechanizm śrubowy wraz z tak zwanym flap trackiem oraz jego wózkiem. W tym momencie znajdujemy się w tylnym przedziale cargo, na którym obecnie właśnie trwają pewne prace modyfikacyjne ten samolot. Są modyfikowane półeczki pod także kilka elementów systemu awioniki, ale nie o tym teraz. To oczywiście wszystko w tym miejscu jest zabudowane panelami. To co właśnie widać, to jest zbiornik na nieczystości. No i także stąd jest potem usuwane wszystkie zanieczyszczenia samolotu. Patrząc dalej, także mamy pościągane panele, ponieważ jest zrobiona aktualnie inspekcja samolotu pod kątem korozji, jakichś uszkodzeń wiązek elektrycznych. To oczywiście jest w normalnym, że tak powiem, użytkowaniu zakryte takimi oto panelami. A w tylnej części kadłuba, ja jesteśmy wystabilizowani, nie potrafi, znajduje się wspomniane przeze mnie wcześniej APU. Jest to mała. Jeśli chodzi o rozmiar całego samolotu, to rzeczywiście jest względnie mała. Natomiast jest ona dosyć sporych rozmiarów. Turbina gazowa, która służy nam do wytworzenia energii elektrycznej na samolocie w momencie, gdy są wyłączone silniki, a także służy nam do uruchomienia tych silników poprzez, widzicie w tym miejscu taką dużą rurę. Tą rurą zostaje doprowadzone do silników sprężone powietrze, które pozwala nam na uruchomienie właśnie dzięki niemu naszych silników. Także w momencie, gdy samolot stoi na płycie, gdy silniki są zgaszone, APU służy nam także do podtrzymywania zasilania na klimatyzacji. Jest to niezmiernie ważne urządzenie na samolocie, jednakże są dopuszczane loty bez APU, jakieś loty serwisowe. Także w czasie lotu, w przypadku wystąpienia jakiejś po prostu usterki silników lub po prostu zgaśnięcia silników, APU jest od razu uruchamiane w celu podtrzymania energii elektrycznej, która jest niezbędna do zasilenia urządzeń naszych awionicznych i elektronicznych. Dzięki APU także możemy awaryjnie wypuścić klapy, które są, że tak powiem, w dwojaki sposób zasilane. Zarówno mogą być wypuszczone hydrauliczne, jak i elektrycznie.
Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, możecie zostawić jakiś komentarz. Tyle. Cześć.